Proszę Państwa, no za nami jest polski Wedel, jest w ogóle Park Skaryszewski pomiędzy polskim Wedlem i Saską Kępą. Proszę Państwa, ponieważ dzisiaj rozmawiamy na temat Warszawy, wypowiadamy się, mówimy, że tak kłamią wszyscy, oszukują, no to wiecie Państwo, nawet takie kłamstwo, takie niedomówienia drobne, no to jest jedno przekazanie za wszystkie. To samo, to iby się kogoś zabiło. No tak, względem Boga, względem Stwórcy, względem Boga Jehowy jest. Proszę czytać Pismo Święte, proszę czytać Biblię, no to się dowiecie. Ale dlaczego warszawiacy są tacy nerwowi, hipochondryczni i zgrzytają, proszę Państwa, zębami? Do nieba, proszę Państwa, do góry zobaczyć, bo tutaj widzicie Państwo, tramwaj przejeżdża, stary papier, to może być nawet nowy tramwaj, to nie o to chodzi. Ale wiecie Państwo, dlaczego są te napady i kradzieże w Warszawie liczne? Nawet w biały dzień torebkę mogą żebracy wyrywać katolicy. Dlaczego? No dlatego, że nie mają tych pieniędzy, proszę Państwa. Ludzie są zmuszeni do kradzieży, do żebrania, do chodzenia po śmietnikach. Przecież nawet powiedziałam raz tej warszawskiej policji polskiej, że przecież warszawiacy wszyscy chodzą po śmietnikach. Po śmietnikach. Dlaczego w Parku Skaryszewskim się napada? Okradają ludzi, nawet tutaj kilku ludzi zamordowali. Dlaczego? No dlaczego? Na Państwa opinię na ten temat. Proszę do nas dzwonić 22 44 44 044, pisać na zadanie małpa.com.